Pasterze śpiewają, będą tak jak mają, z tobą całą.
skrzydła i usmaruje wzorów. A z nieba na ziemię wędrują anioły. Popatrz jak na szybach mróz maluje wzorki, a z nieba na ziemię wędrują aniołki. A z nieba na ziemię wędrują aniołki. Świąteczne aniołki, wesołe aniołki, na chmurkach pikają koziołki. Pikają w radości, że będziesz jej gościć na święta kolęda. To na pewno jest śnieg, że polecą anielskie piórka. Szanowne aniołki pikają na chmurka, czy to śnieżek leci, czy anielskie piórka, czy to śnieżek leci, czy anielskie piórka. Świąteczne aniołki, wesołe aniołki, na chmurkach pikają koziołki. Pikają z radości, że będziesz je gościć na święta kolęda. Świąt! 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 Świą
Pragnę na początku tego naszego spotkania, tej drugiej części, nawiązać do tego, co przeżywaliśmy przed chwilą, jak wspaniale dzieci nam przedstawiały jasełka, które są istotą tych naszych spotkań w okresie świąt Bożego Narodzenia, które już są blisko. Jakże pięknie dzieci nam przedstawiły narodzenie, przyjście Jezusa Chrystusa, jak pokazały, że cały świat kłania się temu, który przychodzi, ażeby nas uszczęśliwić, ażeby nas podkupić i żeby dać nam nadzieję na niebo, bo wszyscy tam chcemy kiedyś znaleźć się z Panem Jezusem. I to dzisiejsze spotkanie przybliża nas trochę do tego nieba. Trochę można powiedzieć, że wszyscy czujemy się, jakby niebo stąpiło na ziemię, bo wszystkim nam jest miło i przyjemnie, wszyscy jesteśmy radośni, wszyscy jesteśmy szczęśliwi i chcielibyśmy, żeby ta chwila trwała już na zawsze. Ale wiadomo, że życie jest takie zwykłe na co dzień, a takie chwile pozwalają nam troszeczkę na to życie popatrzeć inaczej, że kiedy nawet są chwile trudne, to łatwiej to wszystko przeżyć, ażeby znów radować się takimi chwilami, jakie są, które dzisiaj właśnie przeżywamy. I dlatego też razem tutaj z księdzem Markiem chcemy dzielić się taką radością ze wszystkimi tutaj zgromadzonymi, z dziećmi i z dyrekcją, nauczycielami, wychowawcami, terapeutami, rodzicami. Dzielić się radością narodzenia Jezusa Chrystusa. Cieszymy się, że możemy być obecni właśnie razem w takich instytucjach, placówkach, jak ta, w szkołach, w ośrodkach, że w imieniu Pana Jezusa przychodzimy, ażeby wspólnie się modlić, ażeby nieść tę dobrą nowinę, ażeby głosić to słowo radości i pocieszenia. Dobrze, że właśnie możemy być w tej przestrzeni publicznej jako przedstawiciele Kościoła, a głową Kościoła przecież jest Jezus Chrystus, a my wszyscy jesteśmy członkami tego Kościoła. Kapłani, pasterze, którzy nas prowadzą poprzez Słowo Boże głoszone, poprzez sakramenty, poprzez spotkania z Jezusem Chrystusem i cały lud wierny, który stanowi Kościół i który to Kościół jest właśnie takim przedsionkiem tej wspólnoty, która kiedyś będzie triumfowała w niebie razem z naszym Panem Jezusem Chrystusem. Kiedy będziemy za chwilę dzielili się tym opłatkiem białym, który będzie nam przypominał, że przychodzi do nas Jezus Chrystus, ażeby nas uszczęśliwić, niech każdy z nas to poczuje w swoim sercu. Tego pragniemy życzyć. Aby te święta również były w takiej atmosferze przeżywane przez wszystkich nas, jak to dzisiejsze spotkanie. Ażeby nikomu nie zabrakło tej radości prawdziwej Bożej, błogosławieństwa, wszelkich łask i zdrowia i wszelkiej pomyślności. Przez cały ten rok niech te święta promieniują na cały rok, który będziemy przeżywali. Może to wszystko polećmy Panu Jezusowi we wspólnej modlitwie. Niech On nas wszystkich jednoczy i łączy
niech obdarza nas wszelkimi łaskami. Pomódlmy się tą modlitwą, Ojcze nasz. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. To błogosław, Panie Boże, nas. Pobłogosław te opłatki, pokarmy, które będziemy spożywali przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Chciałabym przede wszystkim w imieniu rodziców i zarządu naszego stowarzyszenia przede wszystkim podziękować wszystkim pracownikom naszej placówki szkolnej za pracę i opiekę nad naszymi dziećmi, bo wiemy, jak jest to ciężka praca, jak trudno jest opiekować się dziećmi chorymi, jak wiele to wymaga od Państwa sił, wiele koncentracji, wiele emocji, więc tym bardziej mogę Wam podziękować za cały ten ostatni rok ciężkiej pracy i życzyć, aby te święta przyniosły przede wszystkim bardzo dużo ciepła rodzinnego, spokoju i jak najwięcej radości z bycia w rodzinie, ale też i bycia tutaj z nami w naszym stowarzyszeniu, w naszym ośrodku. Przede wszystkiego dobrego dla wszystkich pracowników, zarówno OSTO, jak i dla wszystkich rodziców i dzieci. Wszystkiego dobrego, proszę o przekazanie życzeń swojej rodziny. Ja w imieniu rodziców chciałem złożyć dyrekcji, terapeutom, nauczycielom w naszym spocie, wszystkim gościom. Niestety piękne życzenia zdrowych, pogodnych, świątecznych, rodzina w tych spędzonych świąt, żeby nadchodzący nowy rok przyniósł wiele pozytywnych samych chwil i żebyśmy po tej szampańskiej imprezie, która będzie w Sylwestra, wrócili z zapałem do nowej ciężkiej pracy. A wiem, że ta praca jest ciężka. Także wszystkiego najlepszego. Thank you.